Cześć, z tej strony Paweł, a wysłuchajcie podcastu Notogramy. Tym razem jestem samotnie, a to dlatego, że opowiem wam po prostu o grach, które podczas tegorocznego Spiele Essen ja zamierzam nabyć i przywieźć je do domu. Będzie to 15 gier, które są ustawione w przypadkowej kolejności, więc nie ma się co sugerować, bo to nie są gry od najlepszej do najgorszej, tylko po prostu wszystkie, które mnie interesują, no i które ja sobie zaznaczyłem jako mój must have podczas tegorocznego konwentu. Jeżeli wy macie jakieś swoje gry, które już upatrzyliście sobie, zapisaliście na karteczkach i chcielibyście podzielić się nimi z innymi, to zapraszam was do komentowania tego podcastu i w komentarzach możecie wpisywać, czy zgadzacie się ze mną, czy jakieś gry, które ja wam zaproponowałem, was też interesują, czy może coś zupełnie innego jest na waszej liście, więc śmiało komentujcie, a ja chętnie poczytam, co was interesuje. No to lecimy od początku. Pierwszą z gier, którą z pewnością z Essen przywiozę, jest to Evacuation od wydawnictwa Delicious Game, czyli nowa gra od Wladimira Suchego. W grze o dziwo nie będziemy budować, tak jak to zazwyczaj bywa, ale demontować. Naszym zadaniem będzie przenieść działającą gospodarkę na nową planetę i mamy na to tylko kilka rund. Musimy to zrobić nie dość, że szybko, to jeszcze rozsądnie, gdyż na jednej planecie nasze przychody będą maleć, ale na drugiej rosnąć. Z tym, że problem jest taki, że nie możemy tych surowców z drugiej planety wykorzystywać na pierwszej. A więc musimy tak się rozbudowywać i tak zabierać nasze fabryki, aby było to płynne, no i szybkie. Wygrywa gracz, który oczywiście najszybciej rozbuduje się na nowej planecie i zdobędzie jak najwięcej punktów zwycięstwa. Zaciekawiło was to? No mnie bardzo, ja nie wyobrażam sobie wrócić z tegorocznego SN bez tej gry. Kolejną grą jest Trolls and Princess, czyli nowość od wydawnictwa Game Brewer. Tytuł może wprowadzać lekko w błąd, gdyż nie będziemy tutaj ratować księżniczek, wręcz przeciwnie. To my wcielimy się w te wielkie zielone trole. No dobra, no z tymi zielonymi to może troszkę przesadziłem, dlatego że każdy z graczy będzie kontrolował jeden z trolich klanów i każdy klan posiada inny kolor mepli. Naszym zadaniem będzie napadanie na wioski, straszenie ludzi, porywanie właśnie księżniczek czy budowanie jaskin. Za to będziemy zdobywać punkty, no i oczywiście gracz, który zdobędzie największą ilość punktów na koniec rozgrywki, zostaje zwycięzcą. Rzadko zdarzają się gry, w których to my jesteśmy tymi złymi, stąd też moje zainteresowanie tym tytułem. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że gra jest bardzo kolorowa, no i fajnie, solidnie wykonana. No i tutaj wbrew pozorom nie ma żadnego plastiku, tylko właśnie drewniane miple. Kolejną grą jest The White Castle, czyli nowość od wydawnictwa Devir. No tak się złożyło, że akurat na początku mamy same gry euro, no ale ta gra zwróciła moją uwagę dlatego, że jest to opowieść o twierdzy japońskiej. No i tutaj w tej grze obejmiemy jeden z takich japońskich klanów i poprzez rozsądne wysyłanie pracowników na pola akcji, zarządzanie surowcami oraz gromadzenie wpływów będziemy zdobywali punkty zwycięstwa, które oczywiście na koniec pozwolą nam wygrać rozgrywkę. Plansza jest podzielona na kilka obszarów i każdy z nich pozwoli nam obrać inną strategię, która miejmy nadzieję poprowadzi nas do zwycięstwa. Mamy tutaj wykorzystaną mechanikę Dice Placement i to ona pozwoli nam wykonywać akcje w grze. Jak już wydawnictwo Devir nas przyzwyczaiło, gra jest świetnie wykonana i bardzo kolorowa, no może nie aż tak bardzo kolorowa jak Bitoku, natomiast też przykuwa wzrok kolorową planszą, no i ta plansza jest podzielona na kilka segmentów i każdy z tych segmentów jest fajnie odwzorowany i podzielony, więc każdy z nich będzie nam wprowadzał, tak jak wspominałem, inne mechaniki i inaczej, inne akcje będziemy mogli na tych częściach wykonywać. Gra The White Castle bardzo fajnie oddaje klimat japońskiego zamku, a w zasadzie twierdzę, tak więc gorąco wam tę grę polecam. Kolejna pozycja na liście to Kutna Hora. Jest to nowość od wydawnictwa Czech Game Edition. Gra przeniesie nas do XIV-wiecznej środkowej Europy, a konkretnie do Srebrnego Miasta. Naszym zadaniem będzie wydobywanie srebra, no i rozwijanie właśnie tego miasta. Będziemy musieli odpowiadać na zapotrzebowanie rynku i szybko zmieniać nasze strategie, aby wyprzedzić innych graczy. Podczas naszej tury będziemy mogli kupić działki pod budowę, zdobywać pozwolenia, wznosić konstrukcje oraz otrzymywać zyski z produkcji, a także wznosić świątynię. Gra pozwala obrać wiele strategii, ale każda z nich będzie miała ten sam cel, czyli zdobywanie punktów, aby przybliżyć nas do zwycięstwa. Kolejna na moim liście jest to już gra z plastikiem, a chodzi o Unmatched Adventures Tales to a Maze. Ja osobiście odbieram tę grę jako trochę odpowiedź na Dice Throne Adventures. Nie wiem, czy wy też tak macie, a wydaje mi się, że to nie tylko ja ją tak odbieram. Ale gra Tales to a Maze to kooperacja, w której naszym zadaniem będzie pokonanie jednego z dwóch dostępnych przeciwników. Każdy ze złoczyńców ma inny cel do zrealizowania oraz unikalne pole walki. Nie będą tutaj osamotnieni, gdyż będą mieli swoich pomocników, przez co pokonanie ich będzie zdecydowanie trudne. Sterować nimi będziemy za pomocą kart akcji zagrywanych podczas ich tur.
W grze dostępnych jest także czterech bohaterów. Jest to Nikola Tesla, Annie Christmas, Złoty Nietoperz oraz dr Jill Trent. Dużą siłą tej gry jest fakt, że bohaterów z poprzednich części Unmatched możemy spokojnie wprowadzać do tej gry, no i sprawiać, że każda gra będzie inna, no bo będziemy wykorzystywać po prostu inną postać z poprzednich części. Szósta na mojej liście jest gra od polskiego wydawnictwa Board & Dice, a chodzi oczywiście o Nukleum. Gra przenosi nas do XIX-wiecznej Saksonii i jest to ciężkie euro, w którym gracze będą wrzuceni w wir przemysłowego wyścigu. Naszym zadaniem będzie odnieść sukces technologiczny i gospodarczy dzięki wynalezieniu reaktora jądrowego, czyli Nukleum. Punkty zwycięstwa będziemy zdobywać poprzez budowanie i rozwijanie sieci energetycznej, zasilającej budynki, realizując kontrakty oraz realizacja celi, które są dostępne na koniec gry. Każdy z graczy będzie posiadał inne umiejętności, które na różny sposób będzie można wykorzystać w rozgrywce. Chodzą słuchy, że jest to połączenie gry Brass oraz Barrage. Czy potrzebna jest Wam lepsza reklama tej gry? No mi z pewnością nie, więc ja będę w ten tytuł z pewnością polował. Jakby nam było mało gier euro, to kolejnym jest World Wonders. Tym razem każdy z graczy będzie zarządcą i jego zadaniem będzie rozbudowa miasta. Wydając posiadane przez nas złoto, będziemy wznosić budowle, rozwijać przemysł oraz handel, a wszystko po to, aby przyciągnąć do nas jak najwięcej mieszkańców. W grze mamy 5 typów budynków, a każdy z nich będzie zapewniał nam inne zasoby potrzebne do rozwoju naszej metropolii. Ale oprócz tych budynków, ważnym elementem są także drogi, pomniki oraz zasoby naturalne, bo to one pozwolą nam zdobywać punkty zwycięstwa na koniec rozgrywki. A te punkty właśnie pozwolą nam tą rozgrywkę wygrać. Gra jest podzielona na rundy, które kończą się w momencie, kiedy gracz wyda całe złoto, które posiada. Każda kolejna runda odblokuje nam dostęp do nowych technologii, które pozwolą rozwijać się naszemu miastu. Jeżeli nie znudziły Was jeszcze gry, trudne gry euro, no to kolejną grą jest Pampero. Nawiązuje ona do budowy i rozwoju elektrowni wiatrowych w Urugwaju. Każdy z graczy dysponuje kartami na ręce, dzięki którym będziemy mogli odpalać konkretne akcje. W grze posiadamy zestaw 8 kart, które zagrywamy na swoją planszetkę, aktywując w ten sposób konkretną akcję na planszy głównej. W każdej turze gracz ma opcję zagrania karty lub zebrania wszystkich kart z powrotem do siebie na rękę. Celem gry jest wybudowanie najbardziej dochodowej sieci elektrowni. Gra jest bardzo ciężkim euro i decydując się na zakup tej gry, musimy być świadomi tego, że będzie trudno, ale bardzo ciekawe. Dziewiąte na mojej liście jest Unconscious Mind. W grze wcielimy się w członka elitarnej grupy naukowców spotykającej się co środę w saloniku samego Zygmunta Freuda. Jego rewolucyjne badania nieświadomego umysłu położyły podwaliny pod nowy światowy ruch psychoanalizy, a ty jesteś w samym środku tych wydarzeń. Twoim celem jest opanowanie technik terapeutycznych, ustanowienie praktyki i poszerzanie grona klientów. Zagłębiając się w sny swoich klientów i ich nieświadome umysły, pomagasz im wyzdrowieć z traumy, pokładów żalu. Jednocześnie publikujesz swoje odkrycia, dbając o rozwój wiedzy psychologicznej, no i jednocześnie własnej reputacji. Gra Nieświadomy Umysł łączy mechaniki rozmieszczania pracowników, programowania akcji oraz budowy silniczka. Klimatu dodają przepiękne ilustracje. Trzeba przyznać, że jest to jedna z tych gier, które potrafią pożyć cały stół po rozłożeniu, więc musicie mieć spore stoły, aby ją pomieścić. Kolejna na mojej liście jest Aridia The Paths We Dare. Jest to gra kooperacyjna typu RPG, która charakteryzuje się otwartym światem. Każdy z graczy przed rozpoczęciem kampanii stworzy własną postać. Dokładnie tak. Sami wybierzemy rasę, klasę oraz statystyki naszego bohatera, który podczas rozgrywki będzie się rozwijał. Gra opiera się na scenariuszach, które są różnorodne i postawią przed nami ciekawe wyzwania. W tym ogromnym świecie będziemy mogli eksplorować lokacje, co pozwoli nam zdobywać nowe wyposażenie, spotkać różne postaci oraz zmierzyć się z wrogami. Walka jest taktycznym wyzwaniem, a jej trudność zależy od ilości graczy biorących udział w rozgrywce. Nasze postacie będą się rozwijać poprzez wykonywanie zadań oraz walkę z wrogami. Opisy scenariuszy oraz lokacji sprawiają, że gra wciągnie nas na wiele godzin. Grę można przerwać w każdej chwili, podczas następnej sesji ją kontynuować. Ja osobiście lubię gry, które opierają się na scenariuszach, więc z pewnością ustawię się w kolejce po nią. 11 miejsce ma kolejna gra z plastikiem, tym razem Arcase. Jest to gra kooperacyjna, która przeniesie nas do starożytnych egipskich ruin. Wcielimy się w niej zespół archeologów, który badając szczątki starożytnej kultury, natknął się na tajemniczą historię, którą pragną rozwikłać. Każdy gracz wcieli się w innego badacza, który poruszać się będzie po modularnej planszy. Podczas naszej tury możemy wykonać dwie akcje. Tymi akcjami są poruszanie się
przeszukiwanie, pomoc sojusznikowi lub oczywiście walka z wrogiem. A wrogów, uwierzcie mi, jest tu pod dostatkiem. Nasi bohaterowie podczas kampanii będą rozwijać nie tylko swoje wyposażenie, ale również umiejętności, które pozwolą im stawić czoła czyhającemu niebezpieczeństwu. Musimy uważać, bo w tym starożytnym grobowcu klątwy są na porządku dziennym, a nie chcielibyśmy się przekonać, co one potrafią zrobić. Gra składa się ze scenariuszy. Aby je przejść, będziemy musieli zrealizować konkretne cele. Gotowi jesteście na niezapomniany powrót do starożytności? Ja osobiście nie wyobrażam sobie powrotu ze Spiel Essen bez tej gry. No i teraz znowu wracamy do naszego rodzimego wydawnictwa. Tym razem Archon Studio, no i gra Master of the Universe Fields of Eternia. Jest to przygodowo-strategiczna gra, w której wcielimy się w znane dobrze postacie, takie jak He-Man, Szkieletion czy She-Ra. W grze naszym celem będzie podbój Eterni, no i będziemy to mogli robić na kilka sposobów. Główną siłą gry są bardzo dobre walki, zarówno z potworami, jak i z innymi bohaterami. Mamy dwa tryby rozgrywki. Możemy albo rozegrać szybką grę gracz kontra gracz, albo usiąść do gry w trybie kooperacyjnym i przejść przygotowane przez wydawnictwo scenariusze. W trakcie gry będziemy wykonywać różnorodne misje, przejmować kontrolę nad strategicznymi punktami na mapie, a także mamy możliwość oswojenia dzikich bestii i wykorzystania ich później jako wierzchowce. Brzmi ciekawie? Dla mnie bardzo. I już nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł spróbować rozgrywki. Kolejną grą jest Midwind. Tej gry widziałem kampanię, no i oczywiście zapowiedź Galakty, która przygotowuje polską wersję. No i gdzieś znalazłem informację, że podobno angielska ma być dostępna podczas Essen, ale czy to prawda, no to dowiemy się tak naprawdę podczas konwentu. W grze gracze wcielą się w pionierów, których zadaniem będzie rozbudowa miasta. No i tu pojawia się ciekawa rzecz, a mianowicie fakt, że każdy z pionierów będzie posiadał inną mechanikę gry. Jeden będzie miał do wyboru akcję, a inny będzie budował na przykład swoją talię, no i dzięki tej talii będzie rozgrywał swoje rundy. W grze mamy do wyboru handlarkę, rzemieślniczkę, rolnika lub leśniczego. I tak naprawdę to my decydujemy, jak długo będzie trwała rozgrywka, no i jak potoczy się cała nasza historia. W grze mamy bardzo dużą ilość budynków, przedmiotów oraz przygód, które wpływają na jej regrywalność i sprawiają, że każda rozgrywka będzie inna od poprzedniej. Gra jest bardzo pięknie wykonana, charakteryzuje się świetnymi grafikami, no i bardzo fajnymi kolorami na planszy. Tak więc jeżeli lubicie fajne przygody, no i asymetryczne umiejętności naszych bohaterów, no to z pewnością Midwind będzie w stanie Was zainteresować. No i nadszedł czas na dwie ostatnie gry, które w sumie najbardziej chciałbym przywieźć z SN, aczkolwiek nie wiadomo, czy będą dostępne. Wiem, że wydawnictwo dwoi się i troje, aby przywieźć ograniczoną liczbę egzemplarzy do sprzedania, więc jeżeli będziecie tymi grami tak samo zainteresowani jak ja, to polecam jak najszybciej w czwartek udać się na ich stoisko. No dobra, ale czas powiedzieć, co to za gry. A więc pierwszą z nich jest Black Rose Wars Duel. Jest to okrojona wersja gry Black Rose Wars. I jak sama nazwa wskazuje, jest to gra pojedynkowa dla dwóch graczy. Każdy wcieli się w maga, który będzie starał się udowodnić swoją wartość, no i pokazać, że to on zasługuje na przywództwo w Bractwie Czarnej Róży. W tej wersji gry poruszać się będziemy tylko po 7 komnatach, a gra trwać będzie 4 rundy. Mniejsza plansza wymusza więcej interakcji, no jak dorzucimy do tego ewokację, no to naprawdę robi się bardzo ciasno na planszy. Zadania, które mają do wykonania nasi magowie, są jawne, no i niestety kto pierwszy je wykona, ten lepszy. W grze używamy tylko jednej szkoły magii, w podstawowej wersji jest to Lex, natomiast każdą szkołę magii z poprzednich części czy dodatków możemy wrzucić do tej gry, no i dzięki temu lepiej się z nimi zapoznać. No bo nie oszukujmy się, jeżeli ktoś ma wszystkie dodatki do Black Rose Wars i Sator Boxa, no to jest mała szansa, że ogra bardzo dobrze wszystkie szkoły magii, no a dzięki tej wersji możemy też szkoły magii sobie fajnie przetestować. Kolejną grą jest Nova Aetas Renaissance, czyli kolejna nowość od wydawnictwa Ludus Magnus Studio. Gra przenosi nas do XVI-wiecznych Włoch, a jej kampania jest oparta na historycznych wydarzeniach z wojny między Rzymem a Wenecją. No ale oczywiście jest to wszystko okraszone klimatem fantazy. Każdy bohater posiada własną charakterystykę, wyposażenie oraz ścieżkę rozwoju. Na planszy pojawiają się elementy 3D, które wprowadzają fajny klimat do gry. Będziemy mogli odwiedzać włoskie miasta, w których mamy możliwość handlowania, tworzenia wyposażenia czy zbierania misji pobocznych. Wśród dostępnych postaci będzie na przykład Valerio, który może zostać rycerzem lub najemnikiem, Rebeka szkoląca się na maga lub chronomantkę, która będzie mogła wpływać na czas, Sofia, która zostanie zabójcą lub cieniem, a także, co ciekawe, Altair, czyli mistrz asasinów. W grze spotkamy wielu różnych wrogów, od zwykłych gwardzistów po potężne i ciężkie do pokonania bestie. Ja osobiście bardzo długo już czekam na grę Nova Aetas, no i mam nadzieję, że w końcu podczas Essen uda się ją kupić, no i przetestować, bo mam bardzo duże oczekiwania co do tej gry.
No dobra, ale przeszliśmy przez gry, które ja bym chciał przywieźć ze sobą z Essen, ale teraz podam wam kilka tytułów, które ja osobiście już mam w swojej kolekcji, ale was mogą zaciekawić, bo wiem, że podczas konwentu będą dostępne. Jedną z nich jest Everdell Farshore, czyli nowa odsłona bardzo dobrej gry. Ta edycja to taki mały remake tego, co już znamy z podstawowej wersji, jednakże jest łatwiejsza niż jej poprzednik. Jak zawsze jest przepięknie wykonana, zwłaszcza gumowe grzyby czy kryształy, które wyglądają jak szkło wyjęte z morza. Zdecydowanie robi to bardzo fajne wrażenie. Zasady są praktycznie takie same jak w poprzedniej wersji, z małymi różnicami, bo na przykład mamy nasze miple, które płyną łódkami dookoła planszy, zaznaczając dodatkowe punkty, no i zdobywając skarby, które później możemy wymienić albo na surowce, albo dostaniemy dodatkowe punkty na koniec rozgrywki za to, jak daleko na tym torze punktacji się znajdujemy. Oczywiście tak samo mamy dostępną talię kart, dzięki którym będziemy budowali nasze miasto, no i odpalać będziemy akcje na planszy głównej, czyli zdobywać surowce, zdobywać dodatkowe karty, aby rozbudowywać tą naszą wioskę i mieć za co, mieć czym płacić za nasze budynki. Dodatkowo ciekawostką jest to, że mamy takie specjalne kotwice, które będziemy mogli użyć, aby wybudować konkretny rodzaj budynku w naszym mieście i mamy takie trzy, które podczas rozgrywki będziemy mogli wykorzystać. Tak jak w podstawowej wersji gry, gra dzieli się też na cztery pory roku, czyli lato, jesień, wiosnę i zimę. Drugą grą, którą mogę wam polecić i która podobno ma być dostępna podczas Essen, jest Oathsworn, czyli ogromna gra z figurkami oparta na scenariuszach. Jest to gra, z której klimat wylewa się z każdego boku pudełka. Jest to kooperacyjne RPG, które zachwyca fabułą. Mamy tu świetnie opowiedzianą historię, która w zależności od naszych wyborów będzie prowadziła nas różnymi drogami. W grze mamy dostępnych kilka postaci, które oznaczają się różnymi umiejętnościami, a każda z nich w różny sposób będzie pomagała podczas rozgrywki. Gra składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to opowieść, gdzie nasza ekipa będzie starała się rozwikłać konkretny problem poprzez zbieranie informacji. Oprócz zbierania informacji będziemy mogli także odwiedzać różne miejsca w grze. Na przykład sklepy, gdzie będziemy mogli się wyleczyć albo zmienić nasze wyposażenie. Jak już zbierzemy odpowiednią ilość informacji, to przechodzimy do drugiej części, czyli walki. No i tutaj walka w tej grze jest naprawdę bardzo wymagająca, a nasi przeciwnicy będą różnie się zachowywać. Im więcej ran im zadamy, tym nasi przeciwnicy stają się bardziej agresywni, no i trudniejsi do pokonania. I uwierzcie mi, Oathsworn jest to gra, w której walka jest bardzo dobrze zrobiona i w sumie tylko jedna gra do tej pory mnie bardziej zachwyciła walką niż Oathsworn. Kolejną grą, na którą możecie zwrócić uwagę podczas tegorocznego Essen, jest Among the Cultists. Jest to gra edukacyjna w mrocznym klimacie i jest przeznaczona dla 4 do 8 osób. W niej naszym zadaniem będzie powstrzymanie kultystów przed przyzwaniem wielkiego zła na uniwersytet. Gra odznacza się ciekawymi grafikami oraz bardzo dobrą jakością wykonania. A więc jeżeli lubicie rozwiązywać zagadki, które są okraszone bardzo fajnym, mrocznym klimatem, no to gra od Godot Games będzie dla was, no i naprawdę polecam zwrócić na nią waszą uwagę. Jak dobrze się orientuję, to powinien być dostępny także prototyp do zagrania, więc możecie grę najpierw przetestować, a później zakupić ją na stoisku wydawnictwa Godot Games. Kolejną grą, która jest bardzo kontrowersyjna i podobno ma być dostępna podczas Essen, jest Anno Domini Jeruzalem. Jest to gra od wydawnictwa Devir, w której wcielimy się w jedną ze wspólnot Jezusa, a naszym zadaniem będzie zbliżyć się jak najbardziej do miejsca ostatniej wieczerzy. Im bliżej tego miejsca się znajdziemy, tym więcej punktów na koniec gry uda nam się zdobyć. Jest to gra euro, która charakteryzuje się ogromną liczbą możliwości, które mamy podczas naszej tury, a wszystko co robimy w grze będzie dawało nam punkty, które są przecież najważniejsze, aby rozgrywkę wygrać. Jak wspominałem, jest to bardzo kontrowersyjna gra i właśnie przez ten temat, który ona podejmuje, wpadła na moją listę do polecenia, bo jest to coś, czego ciężko szukać w grach planszowych. No i ostatnią grą, którą mogę wam polecić, żebyście zwrócili na nią uwagę, którą ja też posiadam w swojej kolekcji, jest to City of the Great Machine. Wiem, że jest polska wersja od Czacha Games, natomiast podczas Essen ma być dostępna angielska. Jeżeli komuś język angielski nie przeszkadza, no to polecam ją nabyć, bo jest to gra, która naprawdę zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Jest to gra typu jeden przeciw wszystkim. No i tutaj jeden gracz wciela się w rolę maszyny, która musi zrobić wszystko, aby zrealizować swój master plan. No i w tym celu będzie wykorzystywała swoich popleczników, aby łapać graczy
w lokacjach podczas nalotów, blokować im możliwość poruszania się przez dane dystrykty, czy na przykład przestawiać te dystrykty, aby nie mogli dotrzeć do swojego miejsca docelowego, gdzie chcieli na przykład doprowadzić do buntu. Gracze natomiast wcielą się właśnie w buntowników, którzy charakteryzować się będą innymi umiejętnościami, no i inaczej będą prowadzić rozgrywkę. Ich zadanie będzie zebranie popleczników i wzniecenie buntu w dystryktach, zanim maszyna zrealizuje swój plan, no i będzie już dla nich za późno. Jest tutaj dużo kombinowania i przewidywania ruchów przeciwników, no a gracze muszą pamiętać o tym, że maszyna jest przebiegła, no i widzi wszystko. Na koniec chciałbym Was zaprosić na kilka stoisk podczas Essen, gdzie będzie możliwość zagrania w kilka prototypów. Jednym z nich jest Age of Rome od wydawnictwa Tetotum. No i w grze naszym zadaniem będzie rozbudowa Rzymu. Jednak musimy uważać, gdyż w każdej rundzie plansza będzie się obracać, no i gracze będą rozbudowywać ćwiartki innych współgraczy. Musimy więc tak budować, aby móc zdobyć jak najwięcej punktów, ale też nie ułatwiać sprawy naszym rywalom, którzy później dostaną po nas dane miasto. Gra wykorzystuje bardzo fajne, przeźroczyste kafelki budynków, dzięki którym widać, jak te budynki ewoluują, no i zmieniają się od takiego małego namiotu po wielkie budowle na planszy. Tą mechaniką obrotowej planszy wprowadza fajną innowację do gry planszowej, a więc jeżeli macie chwilę czasu, to polecam Wam podejść na ich stoisko, no i przetestować Age of Rome. Kolejnym stoiskiem jest oczywiście zakątek Ludus Magnus Studio, bo wydawnictwo przywiezie sporo fajnych gier, które będziecie mogli podczas konwentu przetestować. Jest to Black Rose Wars Duel, Black Rose Wars Rebirth, Nova Aetas, Runar, The Breach, a także ich najnowsza gra, czyli Haunted Lands. Z tego co wiem, to też do nabycia będzie ograniczona liczba egzemplarzy Black Rose Wars, czy właśnie Nova Aetas, no a także czasopismo Ashes, a więc dużo fajnych dobroci, dużo fajnych rzeczy będzie się na stoisku Ludus Magnus działo. Nie wiem, czy kojarzycie wydawnictwo Red Mojo, które stworzyło grę Tindaya. Jeżeli tak, no to podczas Essen będą prezentować prototyp swojej najnowszej gry Inferno. W tej grze naszym zadaniem będzie odprowadzenie dusz do odpowiednich kręgów w piekle. Brzmi ciekawie? No jak dla mnie bardzo fajnie i też kolejna gra, która wprowadza ciekawy temat do gry planszowej. A gra będzie opierała się na wizji piekła Dantego, więc musi być to dobre. Jeżeli macie możliwość, no to podejdźcie na stoisko wydawnictwa Red Mojo, gdzie będziecie też mogli spotkać mnie przy jednym ze stołów, bo z pewnością będę chciał tą grę przetestować. Warto też odwiedzić stoisko naszego polskiego wydawnictwa, czyli Archon Studio, bo będziecie mogli tam nabyć gry z serii Master of Universe, zarówno Battleground, jak i Fields of Eternia. Archon przywiezie również prototyp gry Heroes of Might and Magic, którego będziecie mogli przetestować razem z dodatkiem Battlefield, więc będzie naprawdę ciekawie, fajnie, no i przetestować Battlefield myślę, że każdy będzie chciał. Na koniec chciałem oddać głos jednemu z moich przyjaciół, który zaprosi Was na swoje stoisko podczas Essen, no i tam też kilka ciekawych rzeczy będzie się działo, ale o tym wszystkim opowie Wam sam. Hej, 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 z tej strony ekipa od Heroesów i dziś mamy dla Was fantastyczną wiadomość. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Was na nasze stoisko na Essen Spiel 2023, czyli największe wydarzenie dla miłośników gier planszowych i nie tylko. Na naszym stoisku czekać będzie ponad 200 metrów kwadratowych pełnych naszych niesamowitych produktów w ogromnych promocjach. Będziecie mieli okazję nie tylko przyjrzeć się naszym grom, ale również przetestować je na własnej skórze. Znajdą się tam takie tytuły jak Heroes of Might and Magic 3, wraz z dodatkiem Battlefield, Master of the Universe Battleground i Fields of Eternia. Jako niespodziankę przygotowaliśmy dla Was koło fortuny. Za każde wydane 100 euro będziecie mieli okazję zakręcić i wygrać ekskluzywne, nigdzie indziej niedostępne nagrody. W tym ostatnie sztuki modeli promo do Fields of Eternia. To prawdziwa gratka dla naszych fanów. Będzie to również premiera naszej najnowszej promofigurki Shiry ze Swiftwindem. To wyjątkowa okazja, aby stać się jednym z pierwszych szczęśliwych posiadaczy tej figurki, która będzie dostępna wyłącznie podczas wydarzenia na miejscu, jak i w naszym sklepie online. No, ewidentnie nie możemy się już doczekać. Pamiętajcie, hala numer 1, stoisko 1D102. Powtarzam, hala numer 1, stoisko 1D, jak Dorian, 102. Do zobaczenia na miejscu. Dzień dobry, Kuba z tej strony, oczywiście Czacha Games. Z tego miejsca chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić na targi Spiel Essen 2023. I na tychże targach chciałem Was jeszcze bardziej serdecznie zaprosić do hali trzeciej na stoisko 3W100 i to jest nasze stoisko. Mamy pierwszy raz w historii naszego wydawnictwa stoisko na targach właśnie Essen, na tych największych targach gier planszowych i wszystkiego, co z nimi związane.
I na tym stoisku po pierwsze będziemy sprzedawać nasze gry, nasze dwie autorskie gry, czyli Call of Madness oraz Blood of the Northmen razem z dodatkiem Test of Fate. Oczywiście w różnych językach, jeśli chcecie, to przyjdźcie, kupcie, zobaczcie, bo to naprawdę dwie zacne, świetne gry, jedna o Cthulhu, druga o Wikingach. Natomiast te targi to też ten moment, kiedy my pierwszy raz pokażemy, zaprezentujemy razem z autorami zresztą nasz najnowszy projekt, czyli Shattered Lands. I jak jeszcze nic o tej grze nie słyszeliście, to ja tylko w dwóch zdaniach. To bardzo dynamiczna bijatyka, taka, która tak naprawdę według nas ten poziom gier wzniesie i dosłownie, i w przenośni zupełnie na inny poziom, bo wyobraźcie sobie, że biegacie po różnych platformach, tak jak w grach platformowych, góra, dół, prawo, lewo, spychacie się, bijecie, popychacie, uderzacie, kopiecie i wszystko inne. Przyjdźcie, zobaczcie, naprawdę warto. Cześć! Hello, Grand Adam listeners! This is the Totum Game Studios live from Ioannina, Greece. We are very excited to be exhibiting our Essence Spiel this year. We will be in Hall 5, booth M116, presenting Age of Rome and selling a limited number of copies. We can also tell you more about our new game, Restart. We are hoping to see you all there. Hall 5, booth M116. W tym podcaście to byłoby już wszystko. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak wspominałem, możecie w komentarzach napisać, co wy oczekujecie od tego SN, co wy chcecie z niego przywieźć. No i jeżeli wam się ten podcast podoba, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Dzisiaj byłoby to już na tyle. Dzięki serdeczne i do usłyszenia.